Kolejny dzień rozpoczynam od szejka. Byłem nurkować z Blue Trinemo. Tutaj mam dość sporo fajnych sygnałów, ale nie robię podsumowania teraz. Zrobimy sobie podsumowanie na koniec dnia, bo jeszcze jedno czy dwa kąpieliska na pewno dzisiaj sprawdzę. Także zapraszam do oglądania odcinka. Mamy ten sam dzień, godzinę jakąś 18. Jesteśmy na kolejnym kąpielisku, zaraz wam pokażę, jak wygląda. Hieka Helmen Uimaranta, tak nosi nazwę to miejsce. No i co? Teren olbrzymi do poszukiwań. Ludzi praktycznie już nie ma w kąpielisku. Tutaj ktoś sobie grilla robi. No i strasznie nas ciekawi, czy będą jakieś sygnały. Łukasz w piance, ja w spodniobotach. Do pierwszego sygnału. No miejsce naprawdę przepiękne, przepiękne, ale no tu jakieś trzaski, ale żadnego sygnału nie miałem po tej stronie. Idę na tą plażę kawałek dalej. Ale zobaczcie ten klimat. Tutaj czuję się jak na Szwecji, nie? Tak, taki sam klimat miały kąpieliska. Pierwszy sygnał, kawałek drucika. Łukasz jeszcze tam próbuje, a ja już. Podziękuję. Jeden sygnał na tyle ludzi na takie kąpielisko. Szkoda gadać. Ależ niesamowicie piękny zachód słońca dzisiaj. Zaparkowaliśmy na takim małym parkingu przy drodze gruntowej. Tak wygląda miejsce, gdzie jutro z samego rana będziemy poszukiwać. Jak to zwykle bywa w Finlandii, no zagospodarowanie terenu ekstra. O, proszę bardzo, taki grill. I teraz takie podsumowanie dnia. Przez ten cały upał, nawet z nagrywaniem, to nie wiem, jak dzisiaj było, ile tego materiału. Także mam nadzieję, że z większą werwą w dniu jutrzejszym, bo no mówię, to słońce nas zajechało. Zobaczcie, nawet o tej porze ani jednej chmurki było. No, w słońcu 30 parę stopni. Absolutnie nic nie dołożyłem na kolejnym kąpielisku, także mamy z nurkowania sporo monet tych starszych wyszło. Te marki biją przepięknie, te penia tak samo, także tutaj się cieszę, że aż tyle tych monet powychodziło. Wyzwanie: 50, 70, 90, euro 10, euro 20, euro 30, euro 40 dopisujemy. Trochę śmieci, jakieś blaszki, jakaś nierdzewka. Biżuteria nieszlachetna. Tak, jakiś chyba dziób ptaka. Serduszko, obrączka z mosiądzu i wyszło mi aż 5 sreberek. Także Blue Trinemo się sprawdziło i to jest mój rekord, jeżeli chodzi o biżuterię srebrną z nurkowania. Tutaj nawet próbę ładnie widać. Także trzy kolczyki, obrączka, krzyżyk. I co prawda nie ma tu złota, ale jakby każdorazowe nurkowanie tak wyglądało, to nie byłoby powodów do narzekań. Mamy kolejny dzień. Sąsiadowi ładuję stację, bo wczoraj miałem energii dosłownie na full. Pierwszy raz od kilku dni, bo były dni pochmurne. Tutaj pan sobie przed chwilą grał w tenisa, jest darmowy kort. I tam w oddali plaża, na której dzisiaj będziemy poszukiwać. Kolejny dzień, pogoda jest zjawiskowa, niebo bezchmurne, bardzo ciepło, dlatego stanęliśmy póki co w cieniu. Śniadanko i działamy. Zapraszam do kolejnego dnia. Sprzęt przygotowany. Łukasz już się ubiera w piankę. Tutaj jeszcze wam nie pokazałem bardzo ciekawej rzeczy. Zobaczcie, gmina zainwestowała i zrobili dla mieszkańców kort do tenisa. No to jest coś fantastycznego. Wiem, że Łukasz mówi, że w Iławie mają na Orliku też darmowy. Także w Polsce też są takie rzeczy dostępne. No i to jest świetne, bo pójście na kort, wynajęcie jest to dość, znaczy no droga, no wiecie, tam raz na jakiś czas to nie jest jaka droga, ale jak ktoś bardzo lubi grać, no to tutaj przychodzi sobie gra, kiedy tam mu się podoba, prawda? Kąpielisko fajne, no i co? Pogoda zjawiskowa, widzimy się przy drugim sygnale. A tu zobaczcie, jaka fajna siłownia. Ja zawsze, wiecie, jako fan sportu pod każdą postacią, analizuję, patrzę, jakie sprzęty, jakie przemyślenia w danym kraju są zastosowane. Tutaj co? Na przykład bardzo fajnie, że dali różny rozstaw drążka.
różne części pleców są angażowane, no bo na takim, wiecie, oczywiście można zmieniając uchwyt angażować różne części pleców, ale pod takim na przykład, w taki sposób jak tutaj jest, nie złapiecie, na prostym drążku nie ma takiej możliwości, także tutaj fajnie, też są coś a la kółka na łańcuchach, fajna siłownia, no i to jest plażyczka malutka Mary Numen Uimaranta. Zobaczymy, co będzie. Pierwsza plaża, na której nawet kotów nie możesz mieć. Zobacz na obrazek, Barry. Gdzie? Przekreślonego. A, no, o rzeczywiście. No to jako ciekawostka, nawet nie można palić, ale gmina zrobiła coś fajnego. Zobaczcie. Tego też wcześniej na kąpieliskach nie widziałem. Proszę bardzo. Miejsce do palenia. No jeziorko fajne, ale sygnałów nie ma. Zaraz pokażę wam kolejną plażę. Tędy jest zejście w dół do jeziora. Ale zobaczcie jaki wjazd na parking nietypowy. Tak? I proszę bardzo. Całkiem spory ten parking. Ludzie pisali, że często ciężko znaleźć miejsce. Także jest to dość popularna plaża. Widać po znaku, po napisie tutaj P, że jest to wiekowe miejsce. Tutaj camper z Finlandii, również self-made. Jest solar, jest okno dachowe. Elegancko. Idziemy najpierw, zobaczymy jak plaża wygląda i potem znowu poszukiwania. A, tam jest główna droga jakby, a tutaj jest takie małe klimatyczne przejście, to tędy idziemy. Piljärven Uimapaika. Uimapaika, czyli Uimaranta, Uimapaika, troszeczkę innego rodzaju plaża. No i co? Coś takiego, bardzo fajna. Jest trochę obszaru do poszukiwań, także zaraz bierzemy detektory i działamy. A teraz po krótkim spacerze, patrzcie, przy samym parkingu. Pewnie jest ich więcej, ale mniejsza z tym, idziemy szukać. Jeżeli chodzi o podsumowanie w tym miejscu, nie pytajcie, lecimy na kolejną plażę. Czas wysuszyć piankę, gacie, kąpielówki, te wiecie, rękawice do nurkowania, buty. Miejsce, w jakim przyjechaliśmy teraz, bardzo, bardzo ładne. Przez wieś, taką gruntową drogą, jest przymierzalnia, która ma na oko, nie wiem, z 15 lat, może 20. A Łukasz stanął w takim miejscu. Tutaj przed chwilą pan z synkiem przyjechali na kładzie i poszli pływać. No i jest tutaj kąpielisko, gdzie będziemy poszukiwać w dniu dzisiejszym. Pogoda, jak widzicie, niezmiennie piękna. Jeżeli chodzi o sprzęt, w piance już tyle razy nurkowałem, tyle razy szukałem z detektorem, że mogę bez problemu polecić. Bodajże 730 zł kosztuje w Decathlonie. Jak wpiszecie skafander czy pianka do nurkowania, do pływania 7,5 mm, to właśnie ten model wam wyskoczy. Rękawice. Rękawice kupiłem SEAC. Jestem w miarę zadowolony, aczkolwiek tutaj poprzedzierałem, bo w polskich kąpieliskach i nie tylko w polskich, w Finlandii i tak dalej, jak w ten sposób człowiek zagarniał czy piach, czy kamienie, no to się poprzecierały, ale generalnie są spoko. 3 mm i myślę, że to wystarczy nawet na taką chłodniejszą wodę. I te buty, które mam już kilka lat, nie wiem, 4-5, triborda, podeszwa, jeszcze nie dziurawa, dobrze się sprawują. I bardzo fajny system z tym suwakiem, jest to niesamowicie wygodne obuwie. I moja rada, jak szukacie w piance, wkładacie stopę, zasuwacie i piankę nasuwacie na buta, wtedy żaden piach, kamyki wam nie wejdą. Sipilan Uimapaika. Sipilan Uimapaika. I tutaj co było na poprzednim kąpielisku, zakaz kotów nawet. Zakaz no camping, ale jazda. Chciałem wam pokazać, o, nawet tutaj znak, potężna ława i tutaj wziąłem latarkę z Wizard C2 Pro, żeby pokazać, bo jest tu, no, ciekawy klimat. Ja nie wiem, czy to kiedyś coś nie było sprzedawanego, bo tutaj ewidentnie w tym miejscu było okno, albo po prostu ktoś zbił okno i wstawili kawałek płyty. Tak wygląda to miejsce. Widzicie, ile uli tutaj było? Na ziemi jakieś pozostałości.
Zobaczmy drugą część. Mi się osobiście bardzo podobają tego typu przebieralnie. Mają swój niepowtarzalny klimat. O, patrzcie, jaka tu była duża. Ło! Duży ul, nie? Fajne miejsce. Jeszcze mnie ciekawi tylko jedna rzecz, czyli toaleta. Bo tutaj jest taki ładny znak WC. No i wypadałoby zobaczyć, jak to WC wygląda. Bo uwierzcie mi, ale to kąpielisko jest tak daleko od wszystkiego, że głowa mała. Dobra. Tutaj taka cisza, taki spokój. Jedno z fajniejszych miejsc. O kurde, mnie do klapka. Kawałek kamyka wszedł. No aż sam jestem ciekaw, czy rzeczywiście jest tu toaleta, bo zazwyczaj są, wiecie, przy kąpieliskach w odległości tam 20 metrów czy coś. O, a może tu jakieś też małe kąpielisko, czy tylko zjazd dla łódek? Teraz trzeba będzie obadać. No ale jest toaleta. Jest toaleta, jest auto, widać, że z przyczepką, także pewnie zwodował ktoś łódkę. Taka standardowa. No i fajnie. A wam nie mówiłem, ale z rana był taki nieprzyjemny incydent. Jakaś starsza kobieta zaczęła pukać mi w Ducato. No i troszeczkę się z Łukaszem wkurzyliśmy, że nas budzi, że nie pozwala tam przebywać, mimo że to był ogólnodostępny parking. I nawet wyciągnąłem telefon, zacząłem ją nagrywać, tam troszeczkę agresywnych słów poszło, ale stwierdziłem, że nie wrzucę tego, bo nie mogę pokazywać tej swojej drugiej strony bliźniaka, bo jak wiecie, ja się urodziłem w czerwcu, 19 czerwca 1990 roku. No i mam coś takiego, że generalnie staram się być dobry dla ludzi i być takim, no, w miarę okej człowiekiem, ale czasami wychodzi ze mnie takie paskudztwo, że to świat tego nie widział. Po prostu staję się wtedy, no, inną osobą, zupełnie inną. No i się staram nad tym panować. I tak jak dzisiaj już chciałem wrzucać tego shortsa, już tutaj ten, jakieś opinie tego, mówię, nie, Janek, nie może tak być. Także chciałem wam tylko o takim incydencie z rana opowiedzieć. Kamerę nie brałem, bo byłem w piance. Taka mała srebrna obrączka wyszła i mam złoto. Także moje drugie złoto z Finlandii. Łukasz też ma dwa, także mamy po dwa. No bo palat to palat, nie? Ale bardzo ładny kolczyk. Jak się zbliżałem na próby, to jest korona, czyli to jest typowo z Finlandii. Stary wyrób, bardzo ładny. Waży 0,8 grama. A teraz test. 400 Solar. Ładuje mi teraz 71 watów. Widać to? No widać, 71 watów. Słońce jest pod, no wiadomo, nieoptymalnym kątem. I teraz tak, 79 watów. I teraz sprawdzimy, ile Łukasza stacja ładuje z solara 200-watowego, rozkładanego. Patrzcie, 94 waty, czyli dwa razy słabszy solar od mojego, ale ustawiony pod odpowiednim kątem, już generuje dużo większy zysk energii. Znaczy, no, zysk można tak powiedzieć, bo w sumie to jest energia przetwarzana, no ale mniejsza o większość. Także, no, ogromne znaczenie ma ustawienie solara. Także jak budujecie kampera i kładziecie na płasko, no to nigdy nie uzyskacie maksymalnej mocy. Także czasami jak 400 watów miałem czy coś, to tylko w przypadku, kiedy jechałem na przykład pod górkę i solar nie był na płasko, tylko pod lekkim kątem. Można też czasami tak parkować auto specyficznie, żeby było optymalnie. No ale zobaczcie, nawet przy nieoptymalnym ustawieniu solara każdego dnia i tak prądu mi nie zabrakło. Ba,
byłem w stanie Łukaszowi przez wiele dni ładować stację, w dni pochmurne nawet, i też mi prądu nie zabrakło. Także dla mnie system energetyczny 400 W solar i 200 Ah, dwa akumulatory LiFe PO4 wystarczają, ale to kwestia indywidualna. Ostatnie miejsce dzisiaj, ale pięknie się druciak prezentuje. Zaraz będzie zachód słońca. Tutaj jako ciekawostka, Szwedzi przyjechali się kąpać i kąpielisko tam w dole jest naprawdę piękne. Pierwsza rzecz, muszę wymienić baterię w GoPro i lecę. Mam nadzieję, że nagram jakieś sygnały. Zejście po takich oto schodkach. Dość duże przewyższenie. Parking dużo wyżej. Plaża piękna, tam jakiś łabędź. I ludzie się kąpią, także nie będę na razie ich nagrywać. Teraz mogę z tej perspektywy pokazać plaża, nawet spora, przebieralnie. No i woda czysta, powolny spadek, zobaczymy, czy coś będzie. Pierwszy sygnał z ryweczka, ale była dość głęboko, także ominięte dziadostwo. Przeszukane strasznie kąpielisko, ale coś czuję, że parę sygnałów będzie. Taki mały koralik mi przelatywał przez parę minut. Teraz uklęknąłem i go ręką wygrzebałem, że jest pierwsze coś a la biżuteria. Przepiękny zachód słońca i połowa kąpieliska za mną. Dwa sygnały. Był bardzo wyraźny sygnał i jest srebrny kolczyk i to z zapinką. Taka ciekawostka, fajnie. A to zobaczcie, jak śmiesznie bąbelki wylatują. Stoję w miejscu, więc to nie jest tak, że podebrałem z mułu i się wydobywają, tylko jest dosłownie taka stróżka. Widać to dokładnie na kamerce. O, tam drą się na psa. Ciekawe zjawisko. Trzy łabędzie po zachodzie słońca, zawleczka i srebrny kolczyk. Kończymy ten interes. Także z tych dwóch kąpielisk tyle. No fajnie, że kolczyk srebrny. No i wiecie, nie mam powodów do narzekań, bo złoty kolczyk wpadł. No ale sami widzicie, to wszystkie rzeczy praktycznie w takim kąpielisku albo znajdzie świeżą zgubę, albo w ogóle. Tyle jest tu poszukiwaczy. Tutaj spędzę noc. Podsumowanie wyzwania, które zostanie przedłużone. Oczywiście nie mam tutaj wszystkich monet euro, bo część wydałem już w sklepach, takie wiecie, bardziej czyste. Ogólnie, tak jak patrzę w odcinku, 22,35 euro wpadło z Finlandii, ale oczywiście przedłużamy, zobaczymy, ile Estonia, Łotwa, Litwa, ile tych euro uda się dołożyć. Jeżeli chodzi o Finlandię jako kraj do poszukiwań detektorem metali, zawsze lubię, jak ktoś: panie, tak, szukasz pan? Ten kraj dla mnie zostaje skreślony raz na zawsze. Dwa lata temu przyjechałem w październiku do Finlandii. Jakieś tam złotka, jakieś sreberka wpadały. Na ten moment spędziłem w Finlandii łącznie z dniem jutrzejszym. Jutrzejszy dzień też trzeba wliczyć. Spędziłem równo 15 dni, czyli można powiedzieć 2 tygodnie. Efekty? No, okej. Okay. Dla niektórych znalezienie obrączki z palladu, obrączki złotej i kolczyka w 2 tygodnie to jest dobry wynik. Tylko że większość poszukiwaczy, wiecie, jedzie sobie na weekend, pojedzie na kilka dni, a my tutaj z Łukaszem szukamy codziennie. Oczywiście były takie dni, gdzie na przykład jedno kąpielisko zrobiliśmy z wielu względów, ale były takie dni, gdzie 4-5 kąpielisk. I to pokazuje, jak bardzo jest ten kraj przeszukiwany, jak wielka konkurencja jest, jeżeli chodzi o detektoryzm. Dlatego ten rok był dla mnie rokiem testowym. Ja cały czas testuję, szukam państw, z których wychodzi jak najwięcej i do których będę się udawał w przyszłości. Finlandia, widzowie, zostaje skreślona. I nie tylko chodzi o poszukiwania, chodzi tutaj, jak nas pani właśnie rano obudziła, zakaz kempingu, tutaj też na dwóch plażach był no camping. Ogólnie ta Finlandia mnie nie zachwyca swoim pięknem, może bardziej północna część, bardziej mi Szwecję przypominała, była ciekawszą, jeżeli chodzi o tereny i przyrodę. Tutaj im niżej od północy Finlandii, od miejscowości Oulu, tym mniej mi się Finlandia podobała, także Finlandii u mnie na kanale już nie zobaczycie, bo nawet jak pojadę do Szwecji, to będę wracał przez Szwecję. Nie chcę wracać przez Finlandię, no bo po prostu ten kraj mnie się nie podoba. Także
fińską przygodę kończymy. Jutro prom i w zasadzie kolejne odcinki będą już Estonia, Łotwa, Litwa, coraz bliżej też do powrotu do Polski. Ja już się nie mogę doczekać, no bo tak jak wspominałem, to jest moja najdłuższa wyprawa w kamperze w życiu i powoli tęsknię nie tylko za ojczyzną, ale również za rodziną. Także no, to będzie tak, że nie dość, że się będę cieszył, że jeszcze trzy kraje druciakiem przejadę, to najbardziej się będę cieszył, jak uściskam rodziców i siostrzyczkę. Tyle. Tyle w tym odcinku, dziękuję za dotrwanie. Jeżeli się podobało, wiecie co robić. Widzowie, do zobaczenia. Na razie, cześć.